Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Świat Książek emitowanym przez telewizję Imperium. Książką, którą dzisiaj dla Państwa przygotowałem, jest książeczka Komandosi Jana Fleminga Koszmar nazistów, napisana przez Nicholasa Rankina. Nicholas Rankin to niegdyś wybitny telewizyjny producent związany z telewizją BBC, który zajął się pisaniem książek. Komandosi Jana Fleminga to książka, która dotyczy pewnej jednostki bojowej. Ale zacznijmy od tego, że mówiąc o tej książce, opowiadając o tej książce, przede wszystkim należy przypomnieć postać Jana Fleminga. Ian Fleming to autor całej serii wybitnych książek sensacyjnych dotyczących Jamesa Bonda. Jak pamiętamy, cała ta seria trzyma niesamowicie w napięciu i nie tylko film, ale właśnie także książki stanowiące podstawę scenariusza każdego z filmów o Jamesie Bondzie. Ian Fleming był to mężczyzna nietuzinkowy. Tak naprawdę czerpał wszystkie swoje pomysły, jak się okazuje, jakby z życia. Dlatego, że już przed wojną, przed 1939 rokiem, zaczął współpracę z wywiadem brytyjskim. W 1942 roku pracował jako asystent dyrektora wywiadu brytyjskiej marynarki wojennej w stopniu komandora podporucznika. I właśnie wtedy wpadł na rewelacyjny pomysł stworzenia takiej jednostki wojskowej, która współpracując z oddziałami działającymi na froncie, jakby dokonywałaby aktów na tyłach wroga, aktów na przykład przejęcia archiwum w 1945 roku, archiwum marynarki wojennej, aktów poprzedzających lądowania wojsk w Normandii, czy też w trakcie zajęcia Paryża, czy też w trakcie lądowania na Sycylii, więc dużo takich spektakularnych akcji ten oddział, który został stworzony w końcu. Doskonale się zresztą tą książkę czyta, dlatego że mnóstwo w niej ciekawostek takich, powiedzmy, tajnych, dużo takich materiałów, których nie znaliśmy dotąd z historii II wojny światowej. Książka opatrzona jest dosyć bogato przypisami. Mało tego, co do bibliografii i źródeł, Nicholas Rankin poświęca całe 40 stron jakby z tyłu tej książki na tłumaczenie, skąd zdobywał materiały dotyczące i zarówno Jana Fleminga, jak też II wojny światowej i jednostki, która została przez Jana Fleminga, świetnego też pisarza przecież, nie tylko wojskowego, stworzona. Myślę, że gorąco mogę polecić tą książkę. Mogę też jakby polecić Państwu pamięci Jana Fleminga nie tylko jako właśnie pisarza, ale także jako jednego z konstruktorów zwycięstwa nad III Rzeszą. Nicholas Rankin, Komandosi Jana Fleminga, Koszmar nazistów. Gorąco tę książkę polecam. Tym razem, proszę Państwa, chciałem zaproponować nie opowiadanie o treści książek, które przygotowałem, ale o ilustracjach. Mianowicie książki, dwie książki, które chciałem dzisiaj Państwu zaprezentować, to Pinokio Karla Collodiego oraz Alicja w Krainie Czarów Louisa Carrolla. A w zasadzie nie są to oryginały tych powieści, tylko książki na motywach tych wybitnych dwóch klasycznych pozycji. Proszę Państwa, każdy z nas kiedyś, kiedy był dzieckiem, miewał takie chwile, że przeglądając książkę przeszywał nas dreszcz emocji. Czy to były, powiedzmy, bajki La Fontaine'a, tak było w moim przypadku, z doskonałymi ilustracjami Grenville'a, czy też ktoś, kto czytał Alicję właśnie z Krainy Czarów, z ilustracjami
ilustracjami Johna Teniela, jak również rewelacyjne, pamiętam, ilustracje Bogdana Butenki do różnych książek, na przykład do Przygód Marka Piegusa także. Można by tak wspominać różne pozycje, różne książki, różnych ilustratorów. Ja jednak dzisiaj właśnie chciałem przedstawić dwie książki, które ilustrowała młoda włoska ilustratorka Manuela Adreani. I dlaczego sięgnąłem w ogóle po tę pozycję? Dlatego, że kiedy zobaczyłem na półce księgarnianej te dwie książki, zobaczyłem niebanalność tych obrazków. Ilustracje te sięgnęły niesamowicie głęboko, zarówno w moją psychikę, jak i do wspomnień. Odesłały mnie do wspomnień dlatego, że tak samo niebanalne były ilustracje Grenville'a, Johna Teniela, czy też innych ilustratorów. Manuela Adreani ilustrowała wiele innych książek. Czarnoksiężnika z Krainy Oz, także ilustrowała bajki Andersena. Jednak tutaj my w Polsce mamy dwie rewelacyjnie wydane pozycje, właśnie Alicję w Krainie Czarów oraz Pinokia Karla Kolodiego. I myślę, że tak jak my mamy wspomnienia dotyczące tych ilustracji, które kiedyś oglądaliśmy jako dzieci, tak podarujmy swoim dzieciom troszeczkę takich wspomnień, kiedy już będą duże, mogą mieć swoją Manuelę Adreani. Dlatego gorąco polecam Alicję w Krainie Czarów na motywach powieści Luisa Carrolla z ilustracjami Manueli Adreani oraz Pinokia Karla Kolodiego, w zasadzie książkę na motywach Karla Kolodiego, także ilustrowaną przez Manuelę Adreani.